Witam państwa na moim kanale. Nazywam się Olgierd Łukaszewicz, jestem aktorem, działam społecznie. Od kilku lat realizuję nową misję, misję europejską. Dziś chciałbym ogłosić apel do szanownych obywatelek i szanownych obywateli, moich współrodaczek i współrodaków. Ogłośmy jednoznacznie przyjaźń z Niemcami. To szokuje oczywiście, ale to jest moja odpowiedź na antyniemiecką propagandę partii PiS w Polsce. Robimy wrażenie społeczeństwa poranionego, społeczeństwa pełnego lęków i żądającego rewanżu. Historycznego z Niemcami, tak jakbyśmy byli pokoleniem, które właśnie przeżyło gehenne wojny. Proszę Państwa, jeżeli mówimy o bezpieczeństwie i rozwoju naszej ojczyzny, to akurat Niemcy bardzo nam w tym pomagają. Dzisiaj w radio usłyszałem, że niemieckie patrioty, te, które znalazły się. Koło zamościa a granicy wschodniej będą z końcem bieżącego roku wycofane i nie zamierzają Niemcy zmieniać tej decyzji. Będą przesunięte na jakieś inne placówki natowskie. Szkoda, bo chociaż ciągle byłoby ich za mało, tych, które my mamy, i tych, które Niemcy nam dostarczyli. Łącznie z ekipą obsługującą te patrioty, no, dawały jakieś poczucie większego bezpieczeństwa, tak to nazwijmy. Co jest z nami, że my naprawdę nie umiemy patrzeć w stronę naszych korzyści? Przecież Niemcy są naszym największym partnerem, jeżeli chodzi o eksport, jeżeli chodzi no, o. Lobbystę w Unii Europejskiej. Dzięki Niemcom mamy ciągle największe fundusze europejskie. Oni nas sprowadzali do Unii Europejskiej, a dzisiaj, dzisiaj wielu Polaków, i to tych najmłodszych Polaków, usiłuje lekceważąco odnieść się do tak zasadniczych faktów, jakimi są na przykład też pieniądze. Zastanawiam się, dlaczego Niemcy wycofują z Polski swoje patrioty. Zapytałem specjalistów, profesorów, ambasadorów jak przypuszczają? Czy moje intuicje, że Niemcy po prostu mają nas dosyć tej antyniemieckiej propagandy w kraju, stale podkręcanej? I dlatego uznają oni praktyczni, konkretni, nie chcecie nas, to wyjdziemy. No, potwierdzili moje przypuszczenia, że to jest prawdopodobnie ta irytacja bardzo ważnym czynnikiem. Dlatego wołam, ludzie, ocknijmy się, postawmy tamę temu samobójczemu kierunkowi polityki zagranicznej, jak jest konfrontacja z Niemcami, kreowanie wroga na tej granicy. Apeluję do biskupów polskich, panowie, ocknijcie się, przecież na Soborze w 65 roku polscy biskupi apelowali, w tym jak najbardziej chrześcijańskim, ale i bardzo ludzkim duchu wyciągamy do Was siedzących tu na ławach kończącego się Soboru nasze ręce, do biskupów niemieckich. Udzielamy wybaczenia, prosimy o nie, a jeśli Wy, niemieccy biskupi, ojcowie Soboru, po bratersku wyciągnięte ręce ujmiecie, to wtedy dopiero będziemy mogli ze spokojnym sumieniem obchodzić nasze. Milenium w sposób jak najbardziej chrześcijański. Zapraszali na te obchody milenijne biskupów niemieckich do Polski. Rozgorzała wrzawa, no ale to był 65 rok. Było już po wojnie. Więc, biskupi, szanowni biskupi polscy, nie pozwólcie, aby ksiądz Ryzyk w ornacie od ołtarza yy, agitował przeciwko Niemcom. I jednocześnie mówi, że on nie uprawia polityki. Jest taki mem w komórkach, może do was dotarł, w którym mówi, no nie zabili nas w ciągu wojny. Niedokładnie przytaczam, ale że nie zagazowali nas w poświęcimiu, nie rozstrzelali, to teraz chcą nam dać swoje ojro, powiedział, euro po który sięga kilkadziesiąt tysięcy euro to jest, to są fundusze europejskie które znalazły się w majątku ojca księdza Rydzyka pis sączy nieprawdziwy obraz niemiec czy niemcy się tak naprawdę nami przejmują przejmują się ci którzy chcą na tym ubić interes polityczny ci którzy mówią o polacy nie chcą tej ustalonej przez konferencję 2 plus 4 granicy na Odrze Innej sięłużyckiej Wielkie osiągnięcie polskiej dyplomacji, wielkie osiągnięcie porozumienia kanclerza kola z premierem Mazowieckim, osiągnięcie ministra Skubiszewskiego, profesora Barcza, profesora Kranca. Oni byli dopuszczeni do tej konferencji dwa. Państwa niemieckie i cztery mocarstwa, i wtedy już było pewne, że ta granica jest nienaruszalna. Dziś, żądając od Niemiec odszkodowań, lekceważąc fakty, zarówno te z 53 roku, że Polska zrzekła się tych odszkodowań, że Władysław Gomułka w 70 roku na spotkaniu z Brandtem podkreślił, że one. Uznaje te, te ustalenia, prosząc jednocześnie o wsparcie kapitału niemieckiego, polskiej gospodarki. Nie możemy tamtych historycznych dokumentów podkreślać tak, jakby naszego państwa nie było. Państwo oglądacie często chętnie filmy produkowane w czasach PRL-u. Były to filmy zarówno patriotyczne, głęboko patriotyczne. Te wojenne i komedie i inne, więc jednak coś w tym PRL-u byliśmy także sobą, byliśmy, mieliśmy własną tożsamość. I zauważmy, że ci Niemcy, do których my zgłaszamy te wszystkie swoje pretensje, mają dzisiaj, ci, którzy urodzili, urodzili się po wojnie, 78 lat. Czy y, oni Mogą mieć jakąkolwiek odpowiedzialność albo ich dzieci za to, co się stało w ciągu wojny. Wszyscy prezydenci Niemiec, którzy się pojawiali, kajali się na Westerplatte, kajali się w Oświęcimiu, kajali się w Warszawie, wspominając zburzone miasto Warszawa w powstaniu warszawskim. Oni są tego świadomi. Tylko my dajemy się. Ponieść naszym bólom, pretensjom, fobiom, zapałom i młodzież zamiast uczyć porozumienia z młodzieżą niemiecką, uczymy jak obchodzić się ze stenem, jak obchodzić się z, z błyskawicą, karabinami produkowanymi w Powstaniu Warszawskim. I cała Polska świętuje. To powstanie nie po to, aby oddać honor powstańcom warszawskim, którzy nawołują do pojednania z Niemcami od dłuższego czasu, tylko po to, żeby wzniecić odwagę występowania przeciwko Niemcom, odwagę zrywania wszelkich oznak, jakby budowania nowych relacji, przyjaźni itd. Szanowne obywatelki i szanowni obywatele, więcej odwagi w tej rozmowie o stosunkach polsko-niemieckich. Jeżeli ksiądz Rydzyk i wielu polityków mówi, Kaczyński mówi, że Unia to Niemcy, to nie wykazują, w jakiej sprawie różnimy się w tej Unii. Przecież to organ, instytucja unijna, jedyna uprawniona do interpretowania prawa europejskiego, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w którym zasiadają przedstawiciele wszystkich państw, domaga się, aby polskie sądownictwo było niezależne i to jest warunek przecież tych. Pieniędzy, które mogłyby wpłynąć do Polski i ciągle nie wpływają. Mamy obowiązek nie tylko moralny wobec naszego młodego pokolenia, żeby im nie skrzywić perspektywy na budowanie nowego świata, ale mamy bardzo konkretne interesy, które Polska marnuje jako możliwości wybudowania swojej własnej pozycji w w takim związku z Niemcami. Niemcom nie zależy na osłabianiu Polski. Niemcom zależy na wzmocnieniu Polski. Dali tego dowód: te naj... fundusze niemieckie, największa ich ilość, to są pieniądze obywateli przecież Niemiec. Najwięcej tam wpłacają. Niemcom zależy na przewidywalnym partnerze, do którego będą mogli mieć zaufanie. Ale nie mówmy, że to jest tylko sprawa pana Morawieckiego, pana Kaczyńskiego, Błaszczaka czy innych, którzy są dzisiaj u władzy. Jedna trzecia naszego społeczeństwa popiera politykę obecnie rządzących. I jeżeli ta jedna trzecia gotowa jest, jak wynika z sondaży, poprzeć tę politykę nadal w wyborach, Nadchodzących za dwa miesiące, to ja zaczynam rozumieć Niemców i ich decyzję o wycofaniu patriotów niemieckich z terenu Polski. Polityka wymaga zaufania. Wszystko wymaga zaufania, gdzie jest jakiekolwiek partnerstwo. A my nie potrafimy tego zaufania zbudować. Nie ma w Polsce Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Niemieckiej. Są, owszem, Towarzystwa Współpracy, ale jak widać, niewiele to pomaga, aby przeciwstawić się antyniemieckiej propagandzie. Czego jeszcze pan, panie Kaczyński, katoliku, chrześcijaninie, oczekuje od Niemców w sensie moralnym? Po tych wszystkich deklaracjach polityków, czego pan chce, jeżeli pan żąda odszkodowań, a nie mówi pan o dwóch piątych niemieckiego terytorium, które Polska, jak dzisiaj Putin mówi, dostała w prezencie od Józefa Stalina? Czy w sercach szanownych obywatelek, szanownych obywateli, nie pojawia się znowu lęk, że szafuje się tym terytorium, które no, ma tą granicę na Odrze inny się Łużyckiej, i oby ta granica, zwana granicą pokoju, i to jeszcze od roku 50, kiedy podpisywaliśmy układ z NRD. Aby ta granica naprawdę była granicą pokoju. Tymczasem wznieca się antyniemieckie oskarżenia, a to ryby w odrze są zatrute przez Niemców, a u nas nie udaje się zidentyfikować trucicieli po naszej stronie. Proszę Państwa, wzywam wszystkich, którzy mają na to wpływ. Nie bójcie się tego, jeżeli ktoś wam powie, jesteście opcja nie, niemiecka. Jak może pan Kaczyński mówić do premiera Tuska, niech wyjeżdża do Niemiec. Jak można budować na każdym wspomnieniu tragedii z Powstania Warszawskiego, z wojny. Kapitału nienawiści na dzisiaj. Te olbrzymie plakaty, które widać w Warszawie, portrety ludzi. Oto ja zostałem zamordowany w Auschwitz. Z małych, maleńkich fotografii dokumentujących więźniów, dzisiaj robi się olbrzymie plakaty na parę metrów tak, żeby biły w oczy. Tak, jestem ofiarą. Czy Polska chce nadal być ofiarą Europy? Czy Polska nadal chce być tylko ofiarą Niemiec? Ten mit się skończył. Polska się rozwija. Polska ma szansę większego rozwoju, jeżeli będzie przewidywalnym partnerem dla całej Europy i dla Niemiec tak potężnych w Europie. Polska musi przez swoich przedstawicieli, pełnomocników w Europarlamencie, wyraźnie zakomunikować, tak, chcemy z Wami razem budować projekt europejski. I ci europarlamentarzyści, którzy pobierają pensje, duże pensje z kasy europejskiej, a są w tej antyeuropejskiej grupie konserwatystów, no ci występują przeciwko znowu Niemcom jako wrogom, ponieważ Niemcy domagają się jako europosłowie, domagają się tego, aby Polska nie zboczyła z drogi demokracji, z drogi wartości europejskich. Co nas może łączyć z Niemcami, jak nie credo, nie to credo wierzę w Boga, tylko credo, które wyraża artykuł drugi traktatów europejskich, bo one najlepiej wyrażają to, czym można obdarzyć drugiego obywatela jego wolnością, jego prawem do decydowania o sobie, kobiety, do prawem też do decydowania o własnym ciele i tak dalej. Unia Europejska jest najlepszym wynalazkiem do obrony indywiduum przed nadużyciem władzy. Ale co zrobić z władzą, która nadużywa zaufania, które my, obywatele, pokładamy w niej? Wybraliśmy ich, niezależnie czy jesteście w partii PIS, czy jesteście w partii przeciwnych, opozycyjnych. Sprawa stosunku naszego do Niemiec jest naszą życiową sprawą. Nie tylko ze względu na bezpieczeństwo, ale ze względu, jak już wspomniałem, na rozwój, który jest niekłamanym rozwojem. Dlatego więcej odwagi. Szanowne obywatelki, szanowni obywatele, wyznawajmy przyjaźń z Niemcami. A jeżeli tak jak w Gdańsku ostatnio zaśpiewali ci z Franconi piosenkę z 1830 roku, która nam się kojarzy z okupacją niemiecką, bo niemieccy żołnierze śpiewali tę piosenkę, to pokazuje, że te pokolenia. Już nie mają nic wspólnego z tamtymi żołnierzami. Śpiewają piosenkę z XIX wieku. Tak jak i my mamy tych piosenek ileś patriotycznych czy, czy swoich ludowych w repertuarze. Więc nie po to, żeby nas urazić, nastąpił ten incydent na jarmarku dominikańskim. Pewnie wręcz odwrotnie. Pamiętamy, że w 1800 1931, 1932, to właśnie przez Frankonię przechodzili polscy żołnierze, uciekinierzy po powstaniu listopadowym i byli opatrywani przez komitety pomocy Polakom. Były zbierane pieniądze na opatrunki, na wyżywienie, na odzież. Wielu z nich założyło w Niemczech w tym czasie rodziny. Ten okres w Niemczech nazywa się Polenbegeisterung, zachwyt nad Polakami. Właśnie z tego czasu, kiedy pochodziła ta, ta piosenka śpiewana teraz na Jarmarku. Pewnie o tym też nie, nie wiedzieli ci, którzy śpiewali, ale my możemy już spojrzeć z tej perspektywy, że braterstwo ludów jest możliwe. To braterstwo, które wołali Adam Mickiewicz, patron mojej fundacji, Wojciech Bogumił Jastrzębowski i wiele pokoleń Polaków. I o to braterstwo wołają Wanda Traczek Stawska i wielu innych powstańców Warszawy. Panie Kaczyński, jak pan pójdzie się spowiadać, Niech pan się spowiada z grzechu budzenia nienawiści do bliźniego, tego, który jest w Niemczech. Proszę pana o to.